Wracając do, wracając, do, wracając do mapy Europy, yy, są, trz, są te miejsca komunikujące. Mówiliśmy o Konstantynopolu, mówiliśmy o Suezie, Giuk, tak? czyli obszar między Islandią, Szkocją, Wielką Brytanią właściwie, tak? a Skandynawią, która, yy, który to powoduje, że kto kontroluje ten obszar oraz całą możliwość projekcji siły na południe od wysp brytyjskich, kontroluje wszystkie miejsca wyjściowe z kontynentu. No, Tradycyjnie robiła to marynarka wojenna Wielkiej Brytanii, stąd taka, ani inna rola Wielkiej Brytanii. Ta mapa to obrazuje. Proszę zwrócić uwagę, Niemcy się w ogóle nie mogli wydostać z tego oblężenia, z tej domniemanej blokady morskiej. To samo teraz się dzieje w przypadku marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Oto była wojna Atlantyk w II wojnie światowej. Oto była, była próba kontrblokady ubotami w I i II wojnie światowej niemieckiej. Oto toczyły się losy. Uważam, że najważniejszą bitwą II wojny światowej była bitwa Atlantyk o ten obszar mniej więcej. Oto przejście. Bitwa Atlantyk zadecydowała o istnieniu podstawy operacyjnej z Imperium Amerykańskiego, które produkowało zasoby do Europy, do Wielkiej Brytanii i do Sowietów z Lend-Lease. To przejście decydowało o tym miejscu. Tu nasi marynarze umierali. Dopiero wynikiem tego była możliwość wygrania bitwy pod Stalingradem, no, inwazji oczywiście w Rimlandzie, czyli inwazji w Normandii, później pójście na Niemcy i tak dalej, i tak dalej. A Niemcy, przez to, że mieli tą blokadę, byli oblężeni w Festung Europa, w Twierdzy Europejskiej i podobnie jak Napoleon, Szukali próby się przebicia tu, to tu, tu chcieli najpierw lądować w Wielkiej Brytanii, później wyeliminować Sowiety, które były zagrożeniem dla nich i które rzeczywiście zawsze mogły się obracać, jak to w przypadku, tak jak powiedziałem, imperium od wschodu może się obracać, i stąd ta twierdza europejska była. Mechanizm się powtórzył bardzo podobnie do tego, co, co zaliczył Napoleon na początku XIX wieku.